Czas się rozprawić z Tombstone'em. Narkotykowy pije w samotności. To początek pięknego wiersza. Ja tam się na tym nie znam. Nigdy nie lubiłem literatury. Jak w ogóle nawiązałeś kontakt z Martinem Lee? Jestem najlepszy w branży. Nie szukam ludzi. To oni znajdują mnie. Gdybyśmy połączyli siły, moglibyśmy naprawdę zrobić. O, schlebiasz mi, ale zarabianie na cudzym cierpieniu jakoś mnie nie kręci. Muszę go zmęczyć, zanim wypróbuję antidotum. Tombstone'a godzinami, a on nawet nie poczuje. Ciekawe, czy antidotum zadziała. Chłopcy! Zapraszam! Pamiętasz, jak z nogą już wszystko w porządku? Tak, chociaż czasem boli, jak ma padać. Milutko zapytasz. Nie mogę użyć antidotum, dopóki nie rozprawię się z tą bandą. I jak tam mój nowy produkt? Cmentarny pył. Twój dział marketingu długo siedział nad... Muszę się rozprawić z jego ludźmi, zanim wypróbuję antidotum. Daj z siebie wszystko, Spider-Manie! Mogę ci polecić dobrego dermatologa, tak bez powodu. Na szczęście ten środek nie działa zbyt długo. Muszę zaczekać, aż się wyczerpie. Morda! Gość ma ciało jak ze stali. Wyrywaj swoje imię na pociskach, zająku! Co? Oj, Loni, no weź! Chyba wyszedłeś z formy. Thank you.
tym działa. Czas się z nim rozprawić. Nie potraktować się. Niezły odlot. Taki tam deblocker drobnocząsteczkowy. Nic nowego. Sprawiasz mi ból. Nie pamiętam, kiedy ostatnio coś czułem. Witamy z powrotem w świecie śmiertelników. Jest wyczerpany. Czas to zakończyć. Język mi jakoś dręczał. Na pewno tak powinno być? O, tak, pewnie. Zawsze tak jest. Chyba. Zobaczyć, jak czynisz dobro. Na przykład prowadząc stołówkę dla ubogich. Jeśli zacznie się to opłacać, wchodzę. Koniec końców, to właśnie kocham. Dobra walka, świetne wyzwanie. Ty i ja jesteśmy bardzo różni. Ustalmy, że czasy handlowania dragami masz już za sobą. Proszę. Jasne. Na razie. To były niezłe czasy. Nie do końca się z tym zgodzę. Coś nowego. Nie mam co liczyć na to, że się zmienisz teraz, kiedy jesteś, no wiesz, śmiertelny. Zapomnij. Ryzyko tylko podkręca emocje. Niezły lewy sierpowy. Z przyjemnością to powtórzę. Ja nie! Podobasz mi się. No, to było niezłe. Ciekawe, na jak długo Tombstone stracił supermoce. Raczej nie na zawsze, ale gratki, Pit. Dobrze się spisałeś. Widziałeś kiedyś taki ogień? To jakieś chemikalia. Kto wie, co oni tam trzymali. Myślałem, że to sklepy będą. Dostaję sporo maili od kurczącej się bardzo gwałtownie, ale wciąż nieziemsko zaciekłej i upartej grupy fanów Spidermana. Twierdzą oni, że pajęczak odwalił kawał dobrej roboty, likwidując laboratorium narkotykowe należące do niezwykle milusińskiego delikwenta o ksywce, uwaga, Tombstone. Oczywiście cieszę się, że typ jest już za kratkami, ale czy wiecie, w jaki sposób Spiderman doprowadził do zamknięcia jego małej manufaktury? Po prostu ją podpalił! A wiecie, co dzieje się z laboratoriami narkotykowymi?
wypadkowymi po podpaleniu, wybuchają! Tym wybrykiem mógł zrównać z ziemią całą dzielnicę. Na szczęście dzielni nowojorscy strażacy zdołali opanować ogień, nim do tego doszło. Bo to ich praca. I gdyby Spider-Man miał choć trochę oleju w głowie, przekazałby swoje informacje policji i pozwolił gliniarzom wykonać ich robotę. Ale nie! Lepiej wszystko podpalić! Get to walking.